Witam cię serdecznie, dobry człowieku, nosorożec z tej strony. Dzisiaj pokażę ci, czego nauczyłem się w drodze do Platyny 1 jako dżungler, bo w tym sezonie dżungluję. Normalnie meduję minę, ale teraz jestem dżunglerem. Po czemu nie? Może wbijemy diament na streamie, jak coś to zapraszam. W każdym razie zobacz. Ja idę tutaj już do rzeki. Po co? Ja ci to wszystko wytłumaczę, ty to wszystko zrozumiesz. Zasadnicze pytanie, jak kierować z dżungli? Co to jest w ogóle dżungla? Dżungla to jest taka zagadka. Ty jako dżungler to jesteś chłop, który siada, bierzesz sobie sutoku i po prostu rozwiązujesz rebusy. I ta zagadka w każdej grze jest inna, bo każda gra jest inna. I ty musisz nauczyć się być uniwersalnym i po prostu zawsze tę zagadkę rozwiązywać prawidłowo. Na czym polega ta zagadka? Zagadka polega na tym, gdzie jest przeciwny dżungler. To jest wszystko, czego ci potrzeba, żeby zwiększyć swoje szanse na wygranie każdej gry. Ja, żeby te informacje uzyskać, żeby sobie to ułatwić, jak tylko zacznie się gra, idę i warduję przeciwnego buffa niż botlane przeciwnika. Po drugiej stronie. Czyli no, botlane jest po prostu u nich teraz po stronie blue, no to ja warduję reda. Po co mi to? No bo ja muszę wiedzieć, czy przeciwny jungler zaczyna na redzie. I jeśli zacznie na redzie, no to wtedy po prostu wiem, gdzie on jest. W tym wypadku też wiem, gdzie on jest, bo jest na blue. No i dostaję pula. I teraz posłuchaj mnie, bo to są bardzo ważne informacje. Jeśli ty to wszystko sobie utrwalisz, to zwiększysz swój win rate diametralnie. Nie wygrasz każdej gry, ale za to będziesz się bawił lepiej i będziesz miał po prostu takie informacje, które ci pomogą na każdej innej linii, nawet niż dżungla. Skoro już wiemy, że eko jest po prawej stronie, to wiemy, że prawdopodobnie mniej więcej tak jak ja będzie przechodził na drugą stronę. Mniej więcej, bo tak naprawdę nie tak jak ja, bo jeszcze weźmie jednego kampa, prawdopodobnie żabę. Weź też pod uwagę, że gram Warwickiem, czyli najsilniejszym dżunglerem teraz obecnie, znaczy jednym z najsilniejszych. Jest on też stosunkowo prosty, ma bardzo szybki clear, także weź swoje suty zewrzyj i weź zacznij im grać. Musisz dołączyć do sekty wilków, bo jeśli nie, no to sobie utrudniasz. O co chodzi? Ja teraz wiem, że on tutaj przechodzi, więc pinguję. Pinguję swojemu teamowi. Jeśli team nie zajedzie, no to nieważne, mamy priorytet, ja sobie wejdę. Ale widzę, że Panteon schodzi, dlatego ja wejdę tutaj dołem. No i szukamy go. No tutaj gdzieś musi być. O, jest. Ma drugi level, 0 HP, więc ja po prostu odpalam się. Flash, no i siema. Oczywiście on mógł wyflashować. Gdyby wyflashował, no to i tak, kurczę, ja mam tutaj dżunglę teraz do zrobienia. W każdym razie nie o to tu chodzi. Muszę cię nauczyć rozwiązywać zagadkę. I teraz moje pytanie do ciebie brzmi. Gdzie teraz pójdzie eko? Pewnie odpowiedziałeś. Mam nadzieję, że odpowiedziałeś, że na dolną stronę. Jeśli miałeś zagwozdkę dotyczącą tego, czy nie przyjdzie czasem tutaj, bo ma dwa kampy, czyli golemy i raptory, to powiem ci, dlaczego nie mógł tutaj przyjść. Dlatego, że w 3.15 respił się skatle w rzece. I on wie, że ja prawdopodobnie tego skatla będę sobie zabierał z tej strony, którą zdominowałem. Dlatego ja biegnę na drugą stronę. Bo ja mimo wszystko chcę zareagować. I teraz czyściłem tamten kamp. Dlatego mogę się tutaj spóźnić. I tak też jest, spóźniam się. Nie mam zasięgu na smajta. No ale dobra, biegnę. Może jeszcze się coś uda. No nie, chłop wypłoszony. Także tego skatla przegrałem. Wiem natomiast, że po drugiej stronie mam darmowego skatla. No bo po prostu wiem, gdzie ten chłop jest. Jaki chłop ma teraz opcję? Albo pójdzie na wilki, albo zejdzie na bota. Dlatego ty sygnalizujesz swojemu botowi, że eko jest botside. To oni muszą to wiedzieć. Ja na spokojnie robię sobie tego kampa, bo wiem, że skatl po lewej stronie mi nie ucieknie. Dlaczego? No bo doskonale wiemy, gdzie ten czarnuch z białymi włosami się ukrywa. Ukrywa się po prawej stronie mapy w tej chwili. I twoje rozwiązywanie tego remusa to jest ciągłe śledzenie junglera. Ja mam tutaj skatla, ale widzę, że jest mocny skirmisz. Dobra, chcę go szybko trzasnąć, bo mam też smajta. Uwaga, trzaskam tutaj tego krabiszcza, no i patrzę, czy mogę coś zrobić. Wjeżdżam, patrzę, jak ten chłop się zachowuje. Dobra, tutaj dostał fajnego stuna. Nie widzi mnie, bo już by dawno zareagował. Tutaj się troszkę spóźniam. No ale udało się, na szczęście on przeżył. No i mamy po prostu killa. I oczywiście pomagam mu przepuszować, dlatego, że ja potrzebuję expa, ja nie potrzebuję CS-ów. Każdy exp jest na wagę złota, ponieważ ty musisz urosnąć, ty musisz być carry. Co się teraz stało? W tym momencie eko na pewno jest topside. No bo już minęło na tyle dużo czasu, że on po prostu po tym jednym kampie no już musiał tutaj przejść. Co to oznacza dla mnie?
Ja już mam na Tiamat. Robię sobie kampy po tej stronie, żeby się po prostu już respiły. Co da mi piąty level. Cofam sobie idealnie po Tiamat. I w tym momencie ja jestem już w stanie kontestować Drake'a. Z tego względu, że Echo na pewno nie będzie po prawej stronie, kiedy ja się tam przeniosę. I twoim zadaniem, tak jak ci powtarzam, jest ciągła analiza. Ustalanie parametrów. Jeśli dobrze ustalasz parametry, to wiesz, gdzie jest dżungler. I ty wtedy wiesz, gdzie pingować komu, bo będzie gang. O, widzisz, co się dzieje na mapie teraz? Widziałeś dżunglera. Patrzysz tam na tę mapę? Nie? To musisz cały czas patrzeć na tę mapę. Dżunglowanie to jest nauka patrzenia na mapę. Czytania z mapy. Widzisz cały czas tego chłopa tam? On ma taki ryjec wielki na tej mapie, a ty go nie widzisz? No to po prostu mi się w cycach nie mieści. Musisz go widzieć. Jeśli ty go nie widzisz, to nie patrzysz na mapę. Ja teraz wiem doskonale, co się wydarzyło, gdzie on jest. On się wypierdzielił, więc ten smok jest tym bardziej darmowy. Ja przechodząc tutaj muszę spojrzeć na tego Sylasa, bo ma priorytet, czy czasem go nie można upierdzielić. Okazuje się, że chłopa można upierdzielić, więc gryzę go w cyt. Oczywiście trzymam Q. I co się dzieje? Lecę z nim. I teraz powiesz, że ta gra jest zbugowana. A ja ci powiem, nie. Zbugowane to jest twoje niepatrzenie na mapę. Jak trzymasz Q Warwickiem, to lecisz za chłopem. Jak on sfleszuje, zdaszuje, nieważne, ty lecisz, dlatego ta postać jest taka silna. W każdym razie po zabiciu midlanera to ja już robię. I teraz patrz, ja pinguję mojemu botowi, bo ja chcę mieć tutaj pewność. Oni mają priorytet, oni mogą, no, mogą zejść. Lux nie zejdzie, bo ma 0 HP. No ale bot oczywiście nie widzi, bo jest ślepy, bo to jest platyna 1. No ale mam przewagę levela, dlatego chcę wygrać po prostu contest smite'a. Dobra, chłop tutaj wjeżdża. Ja staram się tutaj ogarnąć życie. Wygrywam, bijam szóstkę i chłop jest po prostu martwy. No ale co? Co tutaj się wydarzyło złego? No bot po prostu śpi. Bot śpi, ale ty musisz dlatego patrzeć na mapę. No przecież ci mówię, patrz na mapę. Weź kurczę, zobacz. Otwórz te oczyska. Bo tam wszystko masz, wszystkie informacje, które ty chcesz. Gdzie jest Echo? Zapomniałeś o swojej remusie, który musi rozwiązywać? Gdzie on jest? W bazie. Dokładnie. Echo jest w bazie. Aczkolwiek prawdopodobnie ma wszystkie kampy po prawej stronie. Większość kampów. Także pewnie gdzieś tam się będzie kręcił teraz. Pomimo tego, że dostał wpierdziel, on tam poszedł do tego Drake'a, bo to wyczuł. No ale kampy musi czyścić. Ty masz Tiamat. Oczywiście pinguję tego Reda, bo wiem, że jak on czyści tę prawą stronę, po tych wszystkich ekscesach on nie zdążył dotrzeć na lewą stronę. Dlatego będzie tam zaraz docierał. Czyli docieramy do punktu, w którym po prostu wszystko się powtarza. Cały ten schemat clearu. Patrzę, czy on tu dociera, bo oczywiście jakby tu przyszedł, to ja bym go chciał upierdzielić. Pamiętaj, że jestem wilkiem. Wilku WDZ prosto z ulicy Wieści. Jestem po to, by prawdę przynieść. A prawda jest taka, że musisz patrzeć na mapę. Oczywiście widzę, że tego cyta tutaj nie ma, bo on się już gdzieś zagubił. To oznacza, że prawdopodobnie albo interesuje się botem, albo go kurde wilki upierdzieliły w cyt i się chłop przewrócił. Także no, ja korzystam. Oczywiście cały czas tutaj zaglądam za winkiel, czy on mi nie wychodzi. Bo jak wyjdzie, to dostanie w cyt. No i zabieram to, co moje. Widzę, że Kamilka tam dominuje to topa. No ale jakby akceptuję to. Nie przejmuję się tym. Ponieważ nawet jeśli ja tam teraz nie popędzę, to ja cały czas rosnę. Widzę tutaj okazję. No ale tak naprawdę... No chłop się cofnął, także po prostu wezmę Heralda. Panteon i tak już sobie dotrze na topa. A ten Herald otworzy mi drogę do bardzo ważnego obiektywa. Czyli First Tureta. To jest bardzo ważne, co chcemy zrobić przed 14 minutą, ponieważ mamy plate. Zobacz, chłop tam ucieka. Ja teraz mógłbym reagować. Patrzę, co się dzieje. No ale mówię, dobra, chłop sobie poradzi. Herald jest ważniejszy w tym momencie, tak stwierdziłem. No i w tym momencie wjeżdża Echo. No ale Echo sobie nie poradzi w tym momencie, bo Echo jest w dupie totalnej, bo ty się wysrałeś na niego. No i patrzę, gdzie ten Echo jest. Bo oczywiście moje tutaj zmysły wyczuwają jego spocone cyce, jak się spotkał z Panteonem, ale on zrikalował, no to dobra. Co się dzieje? Herald. Dlaczego? Bo nie ma topa. Echo, doskonale wiesz, gdzie jest. Rozwiązałeś rebus. Wiesz, gdzie jest Echo. Gratuluję. I teraz zobacz. Jeśli ty cały czas jesteś w stanie śledzić dżunglera, zabierać mu jego rzeczy, wiedzieć, gdzie on jest, to ty tak naprawdę tę grę wygrywasz, bo zawsze wiesz, gdzie on jest, możesz przyjść, skontergankować go, możesz brać obiektywy za darmo, bo wiesz po prostu, kiedy możesz je brać.
No i masz Warwola, który po prostu wszystko bije i on jest cały czas na full HP, bo cały czas się leczy. No więc po prostu czemu ty tym nie grasz? Zobacz. Eko wjechał na topa. Panteon się wywalił. To jest jego błąd. Bo wzięliśmy turę, to on powinien cofnąć. No ale nie cofnął i dostał w cyc. W każdym razie ty jesteś bezbłędny w tym momencie, więc się cieszysz. No i teraz szybko klirujesz całą lewą stronę mapy, żeby się wszystko respiło i przenosisz się tam, gdzie są ciekawsze rzeczy. Przepraszam, bo tak by było normalnie, ale widzisz, że Kamilka puszuje topa i nie ma kto go bronić. No to mówisz, dobra, darmowy expo bronię. Ciekawe, czy jestem w stanie dać jej tutaj rady. Raczej nie, bo ona ma ninja tabi, ale oczywiście się spróbujemy. Dlaczego się spróbujemy? Bo masz Q i ono cię leczy i masz flesza. Musisz go wykorzystać, ona też fleszuje. No ale pod turetem to ją walniesz teraz. W każdym razie leczysz się, masz blue. Jeśli ona tu zostanie, to jest martwa, bo ty się zaraz wyleczysz. Ty jesteś pieprzonym Warwickiem, rozumiesz to? Jesteś spoconym Warwolem. To znaczy nie spoconym, bo masz inną termom z inne, ale patrz. Zobacz, ona została tutaj. No i gryzie się w cyc, po chwilę. No i nie ma kobity. Kopromo nie ma. No i teraz wiesz, że Drake się będzie respił. Ogólnie możesz sobie na ścianie powiesić jakieś tam, nie wiem, zdjęcie jakiejś gołej baby i sobie tam zapisać. Jakie są najważniejsze rzeczy? Ogólnie kontrowersyjna rzecz, którą ja teraz zrobiłem, to jest kupno tej hydry, ale bardzo lubię to robić, jak mam bardzo dużą przewagę. W każdym razie, po Tiamacie pierwszy item normalnie to jest item do dżungli z Cinderhackiem. Dlaczego idę na dolną część mapy? No bo będę grał wokół dolnej części mapy, dlatego że się Drake respi zaraz. Możesz sobie zapisać na tej gołej babie na ścianie, co ci mówiłem, najważniejsze rzeczy, które ty musisz osiągnąć. Czyli chcesz osiągnąć wszystkie Drake'i, wszystkie Heraldy, first turret przed 14. Drugiego Heralda najchętniej byś wykorzystał do otwarcia inhibitora. Ale tak naprawdę no, to jest perfekcyjny scenariusz, który nie zawsze ci wyjdzie. Także podstawową opcją jest po prostu śledzenie. Dżungler sława i reagowanie odpowiednio. Nie nauczysz się tego od razu. Ale jeśli będziesz to szlifował i próbował, no to osiągniesz ten sukces. I pamiętaj, że to nie jest taki schemat, który się zawsze wydarzy. Dlatego ty stawiasz tego warda na początku, żeby się określić właśnie, jak to działa, gdzie ty chcesz iść, co ty chcesz osiągnąć. Jeśli grasz na dżunglera, który jest silniejszy od ciebie i wiesz, że może ci wejść do dżungli, no to chcesz zacząć w przeciwnym miejscu niż on, żeby się wyminąć. Jeśli ci ktoś wchodzi do dżungli, no to też możesz horizontala zrobić. Często jest tak, że jak widzisz, że chłop po pierwszym kampie ci gankuje bota, no to po prostu możesz mu strzecić całą dżunglę. Ale z drugiej strony też zakładasz, że on tobie też wejdzie do dżungli, bo będzie zakładał, że ty chcesz mu też wziąć tam dżunglę. Także to wszystko są mind gamesy, to jest rozwiązywanie zagadki. Jeśli ty to robisz dobrze, to jesteś dobry cyc. Ja tutaj wjeżdżam, no bo się dzieją rzeczy. Oczywiście nie chcę się wywalić, no bo no ona tutaj podeszła, także próbuję. No ale nie wyszło, dobra. No to po prostu dodżuję i przeżywam. Także właśnie na tym to polega. Rozwiązywanie zagadek. Zagadki są najłatwiejsze oczywiście w brązie, w silverze, w goldzie, ale później zaczyna się coraz trudniej. Cały czas robi się coraz trudniej. Im ty się nauczysz lepiej, tym lepiej dla ciebie. Kolejna opcja jest taka, że ty nie możesz trollować. Musisz trollować jak najmniej. Także, no ja jeszcze nie strollowałem. Ja jak na razie rosnę. Podstawową rzeczą, która cię interesuje najbardziej, to jest cały czas wbijanie levela golda. Musisz to wszystko tak skoordynować, żeby tracić jak najmniej czasu. Nie może być sytuacji, w której ty po prostu siedzisz w krzakach na bocie i czekasz na piękną okazję przez 10 minut. Bo jak ty będziesz czekał przez te 10 minut na piękną okazję, to twoi przeciwnicy już dawno będą jachtem pływać gdzieś tam po jeziorze Wigry. Także to i ty będziesz z ręką w nocniku. Oczywiście, co tu się dzieje? No jest red buff, masz go stajmowanego, bo go zabiłeś, to jak wciśniesz tab, to masz taki stoper i wiesz, że on tam jest. O, podchodzi, ty masz lux, także możesz się na spokojnie bić. No, tutaj niestety dostajesz stuna, więc nie możesz już nic z tym zrobić. No ale co? No masz takiego slowa, że dupa cię boli, aż... No niestety, bywa i tak. Wygrał Reda, to jest jego największy achievement w tej grze. No ale ciebie to nie będzie swędzić, bo ty jesteś spokojny i ty wszystko kontrolujesz. Dla ciebie najważniejsze jest to, że ty wiesz, gdzie to Eko jest, w jakim jest stanie psychicznym. Oczywiście jest w tragicznym stanie psychicznym, bo się skubany tak spocił, bo ty mu wchodzisz cały czas do dżungli. O, zobacz. Widzisz? I nie ultujesz od razu, bo ona ci odskoczy.
czekasz sobie kulturalnie, robisz E. Często polecam ci zrobić... Dobra, no zultowałem teraz jak dekiel, ale fajnie, fajna zabawa, dobrze się bawiłem. W każdym razie polecam ci zrobić tak, że jeśli możesz podejść w obszar E i sfirować kogoś najpierw, tego sfiruj i dopiero go zultuj, bo wtedy masz pewność, że trafisz. Tymczasem heraldzik się respi, oczywiście ciebie to interesuje bardzo, ty lubisz takie rzeczy. Ty jak są jakieś pisma z heraldami, to ty czytasz wszystkie, zobacz, warda mi postawili. No ale tutaj za winkiel heralda zaciągasz, mówisz, ty czekaj, jest biznes. No i go bijesz po mordzie. Oczywiście Panteon ci pomaga, widzisz co się dzieje na mapie. Widzisz, że możesz go zrobić, prawda? Widzisz to. I teraz bardzo ważna rzecz, którą ja ci chcę powiedzieć. Bardzo polecam nauczyć się grać dżunglerem do takiego stopnia, żeby wyrobić sobie taki jungle tracking, czyli śledzenie przeciwnego dżunglera. Dlaczego? Bo to uczy cię tak dobrych nawyków, dzięki którym ty wejdziesz do dużo, dużo, dużo wyższej dywizji niż ty jesteś. Te nawyki to analizowanie parametrów, patrzenie na mapę. Zobacz, ja tu sobie wchodzę, firuję, jestem szczęśliwy. A ty? A ty nie analizujesz parametrów. O, ten przeanalizował i zobacz, co wyszło. Także granie dżungli uczy cię przede wszystkim tego, żebyś cały czas patrzył na tę mapę i żebyś ją przede wszystkim rozumiał. Żebyś rozumiał, dlaczego ty możesz puścić Heralda, albo dlaczego ty możesz cokolwiek zrobić. 4 osoby na gibie w przeciwnym teamie. No co, ty Heralda nie chcesz puścić? Co, ty jesteś skąpy cyt? No pewnie, że go puszczasz. Masz za darmo, kurde, prawie inhibitor otwarty dzięki tej akcji. Tak samo chłop na topie ci gankuje twój jungler enemy, twojego cycucha. Cycuch przeżył. Co ty możesz zrobić? Jesteś na dolnej stronie mapy. No, no proste, masz priorytet na bocie, robisz Drake'a. Nawet jak nie ma tego priorytetu, to sobie patrzysz tą soczewką czerwoną, widzisz, że nie ma wizji, chłop jest na topie, robisz Drake'a, nie? I patrzysz na mapę, czy ci schodzą. Bo jeśli ci schodzą z mida albo z bota, no to wtedy możesz go przerwać i cię cyc nie boli. I to są te rzeczy właśnie, których ty musisz się nauczyć. I one ci po pierwszej grze nie siądą. Ty musisz wracać do tego filmu, po każdej swojej grze i sobie przypominać. Dlaczego? W sensie, co ja zapomniałem? Ustalać parametry zapomniałem. Ja muszę być lepszy, no i musisz sobie przypominać, musisz sobie to utrwalić. Dlaczego jest taki mindset? A jeśli to jest za mało dla ciebie, to ty wchodzisz na mojego streama i ja to robię co grę. W sensie, możesz mi powiedzieć. Słuchaj, no, i stary cycu. Znaczy, nie jestem stary i nie jestem gruby, pamiętajcie. No i mówisz, słuchaj, no, i weź zagraj tym Warwickiem. W ogóle każdy nie chce, żebym grał Warwickiem, bo dużo nie gram. Ale mówisz, weź zagraj tym Warwickiem, pokaż mi, jaki tam podejmujesz, jakie kroki i dlaczego. No ja ci powiem, bo ja jestem twoim przyjacielem. Także ja ci pokażę i powiem ci wszystko. Tymczasem jestem już w trybie, w którym ciężko jest kontrolować enemy dżunglera. W sensie to jest dalej możliwe, ale ja się rozgadałem. I dupa blada. Ale zobacz, widzisz tę MF-kę na mapie? Patrzysz na tę mapę? Ta MF-ka to jest taki cyc, którego ty masz często w teamie, który puszuje sam. I on puszuje z nadzieją, on już jest zdesperowany, on myśli, że weźmie turę. I patrz, i ty sobie teraz podchodzisz. Widzisz, że tu nie ma wizji, także on już jest martwy i on już po prostu w grobie leży na głowie, patrz. Podchodzisz sobie, włączasz E, chłop zdesperowany nie wie co robić. Dlatego po prostu bijesz, nawet ulta nie używasz. No bo po co? Jeszcze mu dajesz KO, bo myślisz sobie, ale cyc. No. Także tak to wygląda, mój drogi przyjacielu. No i co? I ty teraz mógłbyś cofnąć. Normalnie byś tak zrobił, ale nie cofasz. Myślisz sobie teraz, no Ozzy, masz 3000 złota, czemu ty nie cofasz? Ty jesteś jakiś dekiel. A ja nie cofam, bo ja patrzę na mapę w przeciwieństwie do ciebie. I ja widzę, że ja mogę za darmo przepuszować jeszcze ze 2 fale. I to da mi od groma złota. No ale myślę sobie, kurde, team będzie smutny. Lecę tutaj pomóc tej Lux. Odpaliłem swoje W. Chłop tutaj uciekł, no to mówię, dobra, no to w takim razie jest darmowy blue. To zawsze jest, to wszystko jest przewaga, rozumiesz? Widzę Sylasa, smajtuję dlatego, żeby szybko się tam pojawić. No i lecę. Mam dużo pieniędzy w kieszeni, ale oni i tak są cycami, oni nie dadzą mi rady. Także ja wbijam tutaj. Siema Sylas, co tam słychać? Przestraszam go. Przeskakuję z Q tak, żeby w tym nie stać w tym stunie, rzucam się na MF-kę w cycy i gryzę ją. No i tutaj w razie czego mogę przeżyć, bo mam pasywki piękne, takie, które mi pozwalają żyć. No, także
No widzisz, i nagle mi się z 3200, przy którym ty byś cofnął, zrobiło mi się 400, ale ja dalej nie cofam. Dlaczego? Bo czterech jest na gibie. Co to są za informacje? Co to są za parametry? To są parametry, które jasno mówią, że za darmo możesz robić barona. Oczywiście sam byś go nie zrobił, ale twój cały team tu jest. Także robisz tego barona, bo jest za darmo. I to jest właśnie macro cash and carry, mój człowieku. To w ogóle macro cash and carry, stary. No, jak możesz tego nie kochać? Także robisz tego barona, jak ci się uda. Także no tak jak mówię, stary, musisz, nie możesz już patrzeć na LP-ki, nie możesz sobie myśleć, dobra, kurde, nie gram tego z nogi, zaraz, kurde, stracę LP-ki, spadnę. Nie, od dzisiaj ty nie patrzysz na LP-ki, tylko ty sobie wyłączasz czat w tej grze, odpalasz sobie giereczkę, bierzesz sobie dobrego dżunglera, na przykład WW, no i grasz, i patrzysz, na ile jesteś w stanie rozwiązać rebus, jak bardzo jesteś w stanie rozkminić przeciwnego dżunglera. I jak na to reagujesz? A jeśli ci nie wyszło, to co ty zrobiłeś źle? Gdzie ty popełniłeś błąd? Widzisz, że to jest możliwe. To jest platyna jeden, człowieku. Ja nigdy w życiu nie byłem tak wysoko. Żartuję, byłem, ale w tym sezonie naprawdę jest ciężko. Także ja sobie tak myślę, że jeśli ja już gram na poziomie platyny 1, to ja jeszcze będę grał lepiej. I ty też możesz. Także korzystaj z tej wiedzy tajemnej. No i po prostu bądź szczęśliwy. Mamy w każdym razie barona. Panteon jest na topie. Mamy tutaj split push taki, że wszyscy się rozbili. No i ja nie wiem, co robić. Widzę tę Kamilkę. Mówię, dobra, pobiegnę tam. No ale już jest za późno. Widzę tutaj Janę. No i tak biegam. Mówię, dobra, może kogoś w dżungli tutaj znajdę. Może tę Kamilkę zamknę jakoś. Jestem w stanie ją chyba zrobić 1v1. No i idę sobie. Patrzę. Widzę na mapie resztę. Mówię, dobra. No to idę. Ona tu zejdzie w te krzaki, dlatego idę w te krzaki. No ale jest pink ward, także no dobra, to się lejemy. Chłop tutaj robi gimnastykę. Na SKS-y się zapisał w podstawówce, teraz umie takie rzeczy. No i co? No i niestety mi uciekł. Ale mówię, dobra, jestem greeny cyc, więc lecę, bo go czuję spoconego. Więc flashuję, robię Q, zabijam go i teraz mówię, co jest, kurde? A tutaj nagle jest cały team. No więc się próbuję lać, żeby to przeżyć. No ale niestety, już jest za późno. Co to było? To był mój błąd. To była chciwość. I to są właśnie te błędy, które my popełniamy. Za które nas karci gra i przegrywamy. Jesteśmy silni, nie możemy tak trollować. W każdym razie, dlatego robiłem wszystkie obiektywy. Właśnie po to, żeby takie sytuacje mi wybaczały. Bo teraz po prostu... Mając wszystkie obiektywy, no to i tak będziesz silny. Im więcej zrobisz obiektywów, tym więcej razy możesz się pomylić. Aczkolwiek jeśli nie pomylisz się wcale, no to gratuluję. To bardzo szybko wejdziesz do diamentu. Także bierz dupę w troki, zewrzyj swe poślady, no i napierdzielaj, co ja ci będę dużo gadał. No i wpadaj na moje streamy, bo bardzo fajne są. Nudne takie, ale przynajmniej mam dziewczyny na streamach, to poprawiają trochę ich wartość merytoryczną. Także fajna sprawa. Fajna atmosfera, stary, naprawdę. Wbijaj i pogadamy o życiu. Tymczasem ja sobie idę tutaj blue zrobić, bo jestem magiem. Żartuję, nie jestem magiem, ale lubię blue mieć, bo mam wtedy lepsze życie. Ty też musisz mieć blue jako jungler. No i ja bym się tutaj lał z tą Kamilką. Mnie cały czas tutaj korci ona, bo ja uważam, że ona jest najsilniejsza z nich wszystkich i ja dlatego chcę ją podjąć. Czekam, czy tu zejdzie. Widzę, że idzie tędy. To wszystko są informacje na temat mapy. To wszystko widać. Patrzysz sobie na mapę. Mrugnęła ci. Widzisz, jak ci okiem mrugnęła? I co ci Panteon mówi? Że jest za ścianą. Także możesz spokojnie ją tu baitować. Ona sobie przeskoczy. No i siema. Poczekałeś na Panteona z tuna, bo jesteś bardzo mądry. Bo to ci ułatwi trafienie R-ki. Aczkolwiek ta R-ka nie była chyba potrzebna. No ale już jak rzuciłeś, to rzuciłeś. Trzeba czasem przypomnieć sobie, dlaczego się jest w platynie. No, także darmowa kasa po drodze złapałeś. Cały czas musisz rosnąć. A tak naprawdę chciałbyś otworzyć inhibitor z drużyną. Panteon na topie. Ty wszedłeś w jakieś tam masło, ktoś rozlał w krzakach. Stopione.
No tutaj już nie masz z kim podejść na mina, dlatego nie wiesz co zrobić. Patrzysz, że na topie jest Panteon, mówisz, kurde, zaratuję na niego. Także idę do Panteona. Tam jest turek do wzięcia. No i co? I ogólnie ciekawostka jest taka, że mam Teemo supporta tutaj. Normalnie bym się mentalnie poddał już dawno, ale... Ale się udało. Dobra, tu niestety nie wyłapię. No i widzę, że na topie jest tam jakiś Sylas. Mówię, kurde, pomogę chłopowi. Bo przecież oni będą defować mina. Przecież cały nasz team podchodzi mid bot. Więc muszą defować tę linię. Lecę tutaj. Mówię, dobra, tego Sylasa wyjaśnię. No i nagle się pojawia Janna. I moje pytanie brzmi, jakim trzeba być cycem, żeby tak zrobić? Skoro dwie linie ci się wlewają. I musisz defić. Także widzicie, czasem niekonwencjonalne myślenie potrafi zaskoczyć. Ja zostałem zaskoczony w tym momencie. Czy dostaną jakiś punishment? No wychodzi na to, że no Echo dostał jakiś punishment przypadkiem. No i Tureta oddali. Także to teoretycznie nie jest takie złe. Aczkolwiek nie lubię się wywalać. Jak każdy chyba. Także nie wywalaj się. Pamiętaj. Skup się na tym, że ustalasz parametry. Macro, cash and carry. Zrozumiesz to? Macro, cash and carry? Proste. Jak rosyjski język. Rosyjski język. Zdravstvujte, komandirz, to ty zdzielal pakupki w magazynu. Zobacz. Zdzielal pakupki w magazynu, masz nowe teraz rzeczy dzięki temu i już lecisz się bić z Kamilką. Tylko nie wiesz, czy zdążysz. Znając życie, nie. No i życie sobie przypomniało, że faktycznie dobrze je znasz. Aczkolwiek ty mówisz, nie, ja będę gonił przez pół mapy, tylko wyczuję spocone cyce. Już czujesz, na czerwono jest nakreślone, narysowane. No, słaby prediction, ale to nieważne. Lecisz, nagle patrz, światło Boga, cyc. No i koniec. No i co to znaczy? Baron, nie masz smite'a, ale co cię to obchodzi? Ty jesteś już tak pewny siebie? Już tak jesteś, kurczę, macro cash and carry, że to już cię wali. Ty wiesz, że jak ugryziesz Barona w tę łapkę taką małą, co on tam ma pod spodem, to jest jego słaby punkt i on się przewróci. I ty gorąco w to wierzysz. Aczkolwiek normalnie bym ci nie polecał takich wojażów podróży Gullivera, no bo to jest coin flip. Coin flip to jest najgorsze, co ty możesz zrobić. Czyli po prostu, no, stawiasz, gamblujesz, no, hazard, co dużo gadać. Ty chcesz doprowadzić do sytuacji, w których ty masz po prostu szansę 80-20, i jesteś w ogóle szczęśliwszy wtedy. Jeśli jest 50-50, no to stary, nie graj. Nie graj, weź, wróć do żony. Nie obstawiaj jej w kasynie, bo dupa cię rozboli później. Co ja ci będę dużo gadał? Ja oczywiście podchodzę tutaj, bo chciałbym coś tutaj ugrać wreszcie, coś zrobić, jakoś zmienić te losy tej gry. No ale nie jestem tutaj z drużyną. Widzę, że Lux jest teraz na wczasach w lesie. Jean sobie idzie gdzieś tam po posadce, sobie chodzi, spaceruje. No i się wywaliłem. Czyja to wina, powiedz mi, czyja? No moja, no pewnie, że moja. I teraz widzisz, że ja potrafię sobie to powiedzieć? A czy ty potrafisz sobie to powiedzieć? Czy potrafisz powiedzieć, że jesteś słaby? Że to ty zagrałeś źle? Ty tych ludzi, co ci fidują, to będziesz miał w każdej grze, bo ty jesteś w takiej dywizji fidującej. Ale nie daje ci do zrozumienia nic? Że ty tam też jesteś? Że razem z tymi ludźmi cię tam wpierdzieliło do koszyka? I co, ty płaczesz teraz, że los taki był, że Riot powiedział, o dobra, ten jest ładnie ubrany, wrzućmy go do tych brzydko ubranych? Nie. Ty tam jesteś, bo jesteś jednym z nich. I musisz sobie powiedzieć, że tak jest, zaakceptować to, ubrać te ciuchy brązowe i wyjść z tego jak chłop, jak mężczyzna. Może jesteś kobietą, no to cycem do przodu. I wychodzisz. Wyjdziesz, jak zrozumiesz wszystkie te zależności, które musisz zrozumieć. Ja ci chcę pokazać dzisiaj jedną z nich, czyli macro cash and carry. No bo przecież, jak rozumiesz makro, no to czytasz mapę. Kto w brązie czyta mapę? No nikt. Czyli musisz po prostu zacząć czytać mapę i już będziesz lepszy od. Nawet jeśli nie uda ci się od razu wyjść, to będziesz miał już jakąś przewagę, jakiegoś skilla. To tak jakbyś poszedł do szkoły i już tak naprawdę miał matematykę w małym palcu. W siusiaku. W każdym razie zobacz. Tutaj czekamy na chłopa. Jest Elder. Wiesz, że oni mają to w głowie. Oni myślą teraz o tym Elderze. Tylko, że to jest właśnie 80-20, że oni nie mogą tutaj zejść, bo jeśli zejdą, to wy ich hejsujecie. Wy chcecie, żeby zeszli. A jeśli nie zejdą, to i tak wygrywasz, bo masz Eldera. No i po tych trołach nagle stwierdzasz, że dobra,
Już nie będę trollował, teraz kończę grę. Dlatego patrzysz na mapę i idziesz z teamem. Idziesz sam. Idziesz w oparciu o to, jak tutaj idą ci ludzie. Patrzysz, że tu jest jakiś chłop wyłapany. Cieszysz się z tego. Elder pomógł. Elder przyjaciel. No i na spokojnie chcesz, żeby te fale się tutaj dolały. Macie jeszcze barona. Ktoś tam ma. I zalewacie ich. Jak ktoś podejdzie, patrzę mewka, jak zacznie ultować, to ty ją wtedy zultujesz, przerywasz jej i jest smutna. Dlatego czekasz na to, pan. Musiała to kiedyś zrobić. No i teraz już nie istnieje. Przewidziałeś. Prediction. Także mój przyjacielu. Tak to wygląda. To naprawdę działa. Jeśli nie działa od razu, to wiedz, że musisz to zagrać. 30 gier. Musisz doświadczenia nabrać. Potrzebujesz czasu. Nie od razu zbudowali kubsko takie wielkie z 10 kub. Musisz potrzebować czasu. Pamiętaj o tym. To są moje informacje dla ciebie. Szczery przekaz od nosorożca. Trzymaj się, zapraszam na streamy i zasubskrybuj kanała. Kocham cię, cześć.